Moi drodzy, te święta Bożego Narodzenia naznaczają dwie Ewangelie, które dobrze znamy. Ta, którą słyszeliśmy w nocy na pasterce, Ewangelia ze świętego Łukasza. Być może czytaliśmy ją także w domach w czasie wieczerzy wigilijnej. Ta Ewangelia, która przypomina nam szczegóły historyczne narodzenia Jezusa Chrystusa, że było to za czasów panowania cesarza Augusta, że wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz i tak dalej. Te wszystkie fakty, także konkrety, jak wyglądało samo narodzenie się Jezusa Chrystusa, że dokonało się ono w stajni, że pierwszymi, którzy przyszli oddać Mu pokłon, byli pasterze. Ówczesny świat czekał na Zbawiciela. Czekali Żydzi, ale nie tylko Żydzi. Czekali Rzymianie. Spodziewali się nawet, że tym Zbawicielem jest ówczesny cesarz August Oktawian, bo świat ówczesny cierpiał straszliwie. Żydzi tym, że nie mogli być sobą, że ciągle byli pod obcym panowaniem. Liczyli, że kiedy zmieni się panowanie greckie na rzymskie, to będzie lepiej. A było jeszcze gorzej. Tak się dzieje i w czasach dzisiejszych. Takie oczekiwania mają i ludzie, że jeśli się zawrze taki czy inny alians, to będzie lepiej. A tymczasem często bywa tak, że jest gorzej. Tak było i w starożytności. I ta sytuacja, naród wybrany utwierdzała w tym przekonaniu, że trzeba czekać, trzeba wołać o Mesjasza. Co więcej, powstawały nawet specjalne ugrupowania religijne wśród Żydów, między innymi tak zwani Eseńczycy, którzy poświęcali swoje życie tylko temu, żeby modlić się do Boga i wołać, by Mesjasz przyszedł. Robili rzecz, która dla Żydów była nie do pojęcia. Żyli w celibacie, nie żenili się. Czekali właśnie w ten sposób, poświęcając się tylko modlitwie i temu wołaniu, by Mesjasz przyszedł. I to były te czasy, kiedy zbliżało się przyjście Jezusa Chrystusa. Czekali na Mesjasza Rzymianie, jak mówiłem, bo w Rzymie też działo się źle. Wojny domowe, morderstwa, jedno po drugim. Wydawało się, że to nie ma końca. Już nie tylko niewolnicy cierpieli z tego powodu, że byli uciskani, ale i sami obywatele, ludzie wolni, także doświadczali ciągłej niepewności, ciągłego ryzyka. Wreszcie chcieli mieć czasy bezpieczne, spokojne, tak jak i my. Chcemy mieć czasy spokojne i bezpieczne. Jak więc widzimy, tamten świat nie różnił się aż tak bardzo, ale czekali także uczeni, także filozofowie greccy na jakieś nowe objawienie. Jest rzeczą bardzo ciekawą, że wtedy filozofia coraz bardziej łączyła się z religią, coraz bardziej jakby zamieniała się w religię. I dziś otrzymujemy jako Ewangelię ten prolog świętego Jana, ten genialny tekst, który trudny jest w zrozumieniu, dlatego że jeśli święty Łukasz kierował swoją Ewangelię do ludzi mniej wykształconych, czy wręcz ludzi prostych, pokazując te proste fakty narodzenia Pana Jezusa, to święty Jan pisze do ludzi wykształconych, bo Ewangelia w tamtych czasach, na początku II wieku, wtedy powstała Ewangelia świętego Jana, już zaczęła docierać do tych wykształconych. Oni zaczęli wchodzić do kościoła i ich też trzeba było ewangelizować. I święty Jan daje odpowiedź na to, na co właśnie czekali Grecy, filozofowie. Dlatego też używa języka może dla nas trudnego, niezwyczajnego. Gdybyśmy wzięli tekst grecki, zobaczylibyśmy, że już w pierwszym zdaniu tej Ewangelii występują najważniejsze pojęcia filozofii greckiej. Arche, czy archi i logos. En archi, en hologos. Tak brzmi to pierwsze zdanie. Arche to było to, czego filozofia grecka szukała od samego początku. Słowo to oznacza nie tylko początek, ono oznacza fundament, ono oznacza to, co rządzi wszystkim, z czego wszystko pochodzi, co jest zasadą istnienia. I pytano się, co jest
Arche. To było pierwsze pytanie filozofii greckiej. Jedna z pierwszych odpowiedzi, która padła od Heraklita z Efezu, że tym światem rządzi boski logos. Tyle, że nie wiedziano, co to dokładnie jest ten logos. Powtarzano to owszem, ale nikt go nie spotkał. To była ciągle abstrakcja. I święty Jan mówi, to czego szukacie, właśnie się objawiło, że ten logos był na początku w arche u Boga. Wszystko przez Niego się stało. Bez Niego nic się nie stało, co się stało. On jest światłością, w Nim jest życie. On przyszedł w Jezusie Chrystusie. To Słowo, ten Logos stał się ciałem, objawił się. Objawił się w tym konkrecie, o którym w swojej Ewangelii opowiada święty Łukasz. W tym dziecięciu objawił się w sposób absolutnie niespodziewany i dla Żydów, i dla Rzymian, i dla filozofów greckich. Nikt się nie spodziewał, że w ten sposób Bóg się objawi. Bo wszyscy dziś spodziewali się, że przyjdzie ktoś potężny, ktoś, kto ten świat przemieni, jakiś władca, właśnie taki jak cesarz, król, wódz wojsk, który wyzwoli Izraela, pobije Rzym. Rzym z kolei spodziewał się, że przyjdzie właśnie ktoś, kto zaprowadzi porządek i wreszcie usunie zbrodnie, usunie podstęp. Grecy spodziewali się, że otrzymają właśnie te filozoficzne odpowiedzi. A tutaj wszystko wydarzyło się inaczej, bo tak Bóg przychodzi. Pan Bóg zawsze nas zaskakuje, bo też rzeczywiście Mesjasz przyszedł. Przyszedł tam w Betlejem, urodzony w stajence, z biednych ludzi, pochodzących z Nazaretu, nic nieznaczącego Nazaretu w tamtych czasach. Teraz Nazaret to jest duże miasto, ale wtedy to była mieścina, może nawet wioska, licząca około 1000 mieszkańców. Co więcej, w Ewangeliach słyszymy, że gdy mówi się, że znaleźliśmy Mesjasza, Jezusa z Nazaretu, słyszymy odpowiedź, i to od późniejszego apostoła, świętego Bartłomieja, Natanaela: a co może być dobrego z Nazaretu? To może wyrósł z ludzi biednych. Tak świat patrzy, ale Bóg patrzy inaczej. I też ten fakt, że pierwszymi, którzy oddali cześć nowonarodzonemu Synowi Bożemu, byli pasterze, prości ludzie. Tak Bóg przychodzi. Bo przychodzi, owszem, jak słyszeliśmy w tym psalmie, aby przemienić świat, aby sądzić świat, ale inaczej niż my myślimy. Jego wszechmoc to miłość. I ta zmiana świata, która rzeczywiście się dokonała, bo nie wiem, czy wiecie, Roman Brandstetter, ten, który jest autorem wielkiego dzieła Jezus z Nazaretu, może niektórzy z was czytali to jego dzieło. Jest, warto je czytać, bo jest pisane z punktu widzenia Żyda. Roman Brandstetter pochodził z Tarnowa, z rodziny rabinów, świetnie znał judaizm, nawrócił się na chrześcijaństwo. I też pisze o Jezusie Chrystusie z punktu widzenia Żyda wierzącego. Widząc Jezusa jako Żyda, bo przecież Pan Jezus był Żydem, pokazuje całe to tło mentalności żydowskiej i tego Mesjasza, którego tylko nieliczni z narodu wybranego przyjęli. I właśnie Brandstetter pokazuje to dzieło, które się dokonuje nie poprzez przemianę zewnętrzną, nie poprzez przemoc. Tak jak to się dzieje w świecie. Tak jak się to dzieje przez prezydentów wybranych czy dyktatorów, to się dokonuje przez przemianę serca. Mówi ten tekst święty: Słowo stało się ciałem, przyszło do swojej własności, swoi go nie przyjęli,
Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. To w ten sposób świat się przemienia. Przez to, że przemieniają się nasze serca, że na powrót stajemy się dziećmi Bożymi. Tak jak Pan Bóg stworzył człowieka, stworzył go w komunii ze sobą, tak potem to, co zniszczył grzech, Zbawiciel naprawia, przemienia nasze serce. Wracając do Brandstettera, on chciał napisać taką książkę, co by było, gdyby Jezus nie przyszedł, gdyby Mesjasz nie przyszedł. Jak świat by wyglądał? I pisze, że gdy zaczął obmyślać tekst tego nowego swojego dzieła, przeraził się, bo zobaczył straszną ciemność. Ponieważ zobaczył, że ten świat, który już wtedy, kiedy Jezus się narodził, był potworny. I to wszędzie, w swoim pogaństwie, byłby jeszcze gorszy. Trudno wyobrazić sobie, co by było. Rzeczywiście, to przyjście Jezusa Chrystusa gruntownie świat przemieniło. I przemienia. Można by powiedzieć, Ewangelia, ta, o której mówi prorok Izajasz na początku, jak pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, zwiastuna Ewangelii, bo tam jest słowo Ewangelii, dzomenos. Więc to słowo, ten logos przemienił cały świat. Wszystkie kultury, wszystkich kultur dotknął. My jesteśmy najbliżej, bo jesteśmy chrześcijanami. Jezus Chrystus po raz kolejny do nas przychodzi, do swojej własności, abyśmy Go po raz kolejny przyjęli i aby na cały czas mógł zmieniać nasze serca. Aby się działo to, o co w modlitwie tego dnia prosimy. Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka, jeszcze w cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność. Daj nam uczestniczyć w bóstwie Twojego Syna, który przyjął naszą ludzką naturę. Jeden z ojców Kościoła będzie mówił, że Jezus Chrystus, Bóg, Syn Boży, stał się człowiekiem, abyśmy my zyskali Bożą naturę. Bo to jest ta przemiana świata. To, z czym walczy zły duch, żeby się to nie dokonywało. Jesteśmy tego świadkami, tych wszystkich ograniczeń, które owszem wynikają z tej pandemii, ale wydaje się, że nie tylko z tego, że ta pandemia jest użyta też jako narzędzie, aby ograniczać głoszenie dobrej nowiny, aby ci zwiastuni dobrej nowiny nie mogli docierać tam, gdzie powinni dotrzeć. Owszem, mamy internet, mamy telewizję, mamy media, ale to nie jest to samo. Dlatego, że chrześcijaństwo, dlatego, że logos, że to święto dzisiejsze, to nie tylko słowa, to nie tylko przekaz medialny, to przede wszystkim świadectwo. Bo tak rozszerza się chrześcijaństwo. Życie, także życie Boże, rodzi się z życia. Nie rodzi się ze słów tylko. Owszem, słowa są ważne, ale to, co jest fundamentem wszystkiego, to świadectwo życia. I po to Pan przyszedł, aby nam się objawić w ciele, abyśmy Go zobaczyli i aby świat widział tych, którzy do Niego należą, którzy mają Jego naturę. Dziękujemy Panu Bogu, że jesteśmy tutaj, aby być blisko Jezusa, aby Go przyjmować, aby On i swoim Słowem, i sam sobą jako Słowem, jako Logosem przemieniał nas. I abyśmy szli dalej, tak jak zawsze to czynili chrześcijanie, niosąc Jezusa Chrystusa w swoich przemienionych sercach jako Boże dzieci i innych przyprowadzali do Niego, pomagając im, aby i oni stali się dziećmi Bożymi. Amen.